tak słucham. Przyszłego roku na World Trade Center. A ja dziękuję. W 16 latach od ataków nadal nie zidentyfikowano 40% z ponad 2,5 tysiąca ofiar. Mężczyzna, którego tożsamość udało się ustalić dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii badania DNA, to 1641 zidentyfikowana ofiara zamachów. Na prośbę rodziny jego imię i nazwisko nie zostały podane do wiadomości publicznej. Poprzednio ofiara śmiertelna zamachów na WTC została zidentyfikowana w marcu 2015 roku. 11 września 2001 roku dwa samoloty pasażerskie uprowadzone przez bojowników Al-Kaidy uderzyły w wieżowce WTC na Manhattanie. Jedna maszyna spadła na siedzibę Pentagonu w stanie Virginia, a kolejna dzięki stawieniu oporu przez pasażerów nie dotarła do celu, lecz spadła na pole w Pensylwanii. Zginęło wówczas łącznie blisko 3000 ludzi, a tysiące innych zostało rannych. Lokalnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południowym zachodzie. Wysokie temperatury powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. W zachodniej Polsce odnotowano średnie zagrożenie, a w północno-wschodniej małe. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, wschodni i południowo-wschodni. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat powołani do mówienia. Naszymi gośćmi będą pani Ewa Kalewska, filolog, neurologopeda, psychoterapeuta i Rafał Kowalczyk, student biotechnologii. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś audycji dla małżonków i rodziców o 21.30 podejmiemy temat Prawdziwa miłość jest odpowiedzialna. Naszymi gośćmi będą państwo Elżbieta i Piotr Markowie. Zapraszamy serdecznie. Artykuły z codziennej prasy polskiej. Akcja Solidarni z Europą. W naszym dzienniku specjalna kartka ze świętym Benedyktem, patronem Europy. Wyślij kartkę do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, żądając poszanowania podstawowych praw człowieka i narodów. Komisja Europejska nęka Polskę. Nasz dziennik rozmawia z europosłem Markiem Jurkiem. Unii trzeba przypomnieć, że ma obowiązek wspierania państw i narodów, a nie podejmowania z nimi ideologicznej walki. Sporna willa. Willa, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski, już dawno powinna trafić w ręce prawowitych spadkobierców. W latach 70. została bezprawnie przejęta przez komunistów i do dziś jest zawłaszczona. Jak budować Międzymorze? Poważne przeszkody na drodze do ścisłej współpracy. Jak je pokonać? Artykuł doktora Krzysztofa Kawęckiego. Z cyklu Barbary Wachowicz. Opowieść o Tadeuszu Kościuszce. Do końca zabiegał o Polskę wolną i niepodległą. Ostatnie nadzieje, ostatnie złudzenia, rozczarowania. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.00 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam państwa, zapraszam na Aktualności Dnia. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mła. Powstań z kolan polską, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, kolor, wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z Polski, kłamstwa,
Ostra brama. No i ostry sprzeciw zarówno Ukrainy, jak i Litwy w tej sprawie. Wezwani zostali ambasadorzy i oba państwa protestują przeciwko takiej polityce państwa polskiego. Jak pan profesor odniesie się do tych protestów Ukrainy i Litwy? Proszę ojca, inicjatywa, o której ojciec wspomniał, jest to bardzo ciekawa i mi się wydaje godna jak największej pochwały próba edukacji Polaków, próba, prawda, też przeniesienia tej świadomości o tym, że 100 lat temu państwo polskie wróciło w konkretnych uwarunkowaniach, w konkretnej sytuacji na mapę Europy. Jest to bardzo ważna rzecz. I uwzględnienie też tych miejscowości, tych obiektów, które też zostały wymienione, jak najbardziej jest logiczne, z racji na to, że wiemy, iż państwo polskie powstawało w bólach, w trudach, powstawało też na skutek stoczonych walk o wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Wiemy, że Lwów i Wilno są symbolami odrodzonego państwa polskiego, którego to odrodzenie nastąpiło w 1918 roku. Cmentarz Orląt ze wszech miar jest to symboliczny, aczkolwiek i zapomniany, i do dnia dzisiejszego znajdujący się w postaci dość opłakiwalnej obiekt związany z historią Polski. Więc
Intencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są jak najbardziej czytelne i zrozumiałe. Natomiast postawa państw sąsiednich też jest przewidywalna, dlatego że wpisuje się w tendencję, której jesteśmy świadkami już od pewnego czasu. Tendencję, która zmierza do tego, żeby wynosić na ostrze sporów różne kwestie dotyczące historii, wynosić też sprawy sporne na szczebel dość neuralgiczny. Mi się wydaje, że pan ambasador Polski w Kijowie dość często składa wizytę w odpowiednich resortach ukraińskich, zawezywany i pouczany. Nie tylko pan ambasador, ale przypomnijmy, że w tym czasie był i pan konsul Wiesław Mazur pouczany w resortach ukraińskich na temat tego, że kim jest Bandera dla Ukrainy. Więc prawda, tak, tego rodzaju gesty stały się pewną normą i to, że państwo polskie doprowadziło, że tak powiem, te relacje do stopnia, znajduje się dość często w postaci, przepraszam, że użyję kolokwializmu, ale tego przysłowiowego chłopczyka do bicia, przynajmniej do nagabywania i pouczania bez sprawy. No dobrze, znacie państwo moje stanowisko, winie tylko strony polską, dlatego że nie potrafi zachować godności, nie potrafi zachować też pewnej powagi i konsekwencji w swoich działaniach. Stąd te bez przerwy, prawda, wzywania, noty i tak dalej w relacjach między tak zwanymi sojusznikami strategicznymi jest to nonsens i absurdum. Chyba, prawda, nie słyszałem, żeby Niemcy, z którymi coraz bardziej się zaogniają relacje, czy Rosja, bodajże jeden raz w Rosji dochodzi informacje, że po tej słynnej ustawie dekomunizującej, w trakcie której ambasador polski został zawezwany i był pouczany. Natomiast to, że jest to nagminna praktyka w relacjach polsko-ukraińskich, musi być pewnym pęta, musi być pewnym, prawda, też musi uzmysłowić nam, na jakim szczeblu relacji, jaki rzeczywiście kształt tych relacji strategicznych jest, do których nas bez przerwy przekonują przeważnie politycy polscy. Zatem zapraszamy też państwa do tego, żeby wejść na stronę zaprojektujpaszport.gov.pl. Tam 13 motywów, na które mogą Polacy zagłosować. Można spośród tych 13 wybrać 6, które chcieliby państwo, żeby znalazły się w nowym polskim paszporcie wydanym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Panie profesorze, także ciekawa inicjatywa, która już ma kilka lat, ale może wreszcie się zrealizuje. W Lublinie ma powstać Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Lublin to także szczególne miasto styku różnych kultur, różnych ścierających się prądów. I co ciekawe, miałoby to muzeum powstać przy Placu Litewskim. Tam znajduje się historyczny budynek Pałacu Lubomirskich. Na razie mieści się tam Wydział Politologii UMCS, ale być może zostanie odsprzedany Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w zamian byłaby sfinansowana budowa nowego Centrum Akademickiego imienia Unii Lubelskiej, gdzie wydział byłby przeniesiony. Jak pan profesor patrzy na inicjatywę Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie? Jest to inicjatywa podobna do poprzedniego pytania, czyli związana z próbą przywracania pamięci historycznej, próbą, prawda, też wkomponowania wiedzy na temat kresu we współczesną świadomość Polaków, w funkcjonowanie państwa polskiego. Jest to znów rzecz
jak najbardziej ogólnie oceniając ten pomysł chwalebny i warty tego, żeby został zrealizowany. Z innej strony chciałbym też zwrócić uwagę na sprawy, które też coraz częściej się pojawiają na różnych forach i które dotyczą też tego obiektu. Jakie ma być to muzeum, prawda? Czemu ma służyć? To pytanie sobie zadajemy, zwłaszcza środowiska, które zajmują się sprawami kresowymi od wielu lat. Trzeba powiedzieć, że sprawa muzeum się pojawiła dość niespodziewanie. Była dość mocno podkreślana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i upowszechniana ta informacja od pewnego czasu. Wzbudziło to pewne zdziwienie, jak też i niezrozumienie w różnych środowiskach kresowych. Wiemy, że sprawy powołania muzeów były, to nie jest sprawa, która pojawiła się tylko teraz. Na szczeblach różnych amatorskich, może źle powiedziałem amatorskich, ale w każdym bądź razie bez wsparcia państwa polskiego takie pomysły są realizowane od lat. Wiemy, że jest tutaj na ziemiach wschodnich, Lubaczów przede wszystkim jest taką miejscowością, z którą się nam kojarzy przechowywanie tradycji kresowej, Rzeszów, na ziemiach na Śląsku wiemy, prawda, gdzie dużo jest kresowiaków, Gocław, Brzeg z kolei, prawda, też to ta miejscowość, która była wymieniana w kategoriach takich, prawda, nieco skandalicznych, kiedy się okazało, że ministerstwo nie znalazło środków, żeby poprzeć już tam funkcjonujące muzeum. Więc moje zastrzeżenie i zdziwienie wywołuje fakt braku szerszej konsultacji na temat powstania muzeum i braku przedstawienia koncepcji, prawda. Muzeum nie może być jakimś jakąś inicjatywą, która powstaje na skutek, prawda, jakichś kompromisów, poszukiwania jakichś nowych, prawda, środków i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że w Polsce od kilku lat funkcjonuje kilka muzeów, które wzbudzają zachwyt i ogólne zainteresowanie. Mam na uwadze Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało dzięki inicjatywie i realizacji świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mam też na uwadze Muzeum Żydów Polskich, które jest jedno z najbardziej wyeksponowanych i rozpoznawanych miejsc w Warszawie. No i pytanie moje jest takie, czy Muzeum Kresów ma być, dobrze, skutkiem kompromisów, czy też, prawda, jakichś niezrozumiałych tutaj poczynań. I my nie zrozumiałem, dlatego że nie rozumiem tego. I od kilkunastu lat przynajmniej zajmuję się tematyką kresową. Natomiast nigdy nie byłem pytany, ani konsultowany, ani też zapraszany do jakichś dyskusji. I wiem, że też takie informacje docierają z różnych ośrodków. Czyli jest to inicjatywa, która skąd się wzięła i jakoś jest realizowana. Znów rzecz wiem, że poszukiwania są różne. Prasa lubelska wnosi o nawet rozwiązaniu takim, że Muzeum Kresu ma być filią Muzeum Lubelskiego na Zamku. No, widzimy, że wchodzimy, wielka idea może być zaprzepaszczona i taką obawę mam. Natomiast uważam, że Muzeum Kresu ma powstać poważne, wielkie, majestatyczne na skalę zadanie, które stoi przed tym muzeum. To muzeum ma, prawda, przypominać tylko jakżeś rozpiętą i skomplikowaną problematykę kresową. Od wielokulturowości, od majestatu Rzeczypospolitej, która sięgała, prawda, aż daleko na wschód i pozostawiła tam ślady kulturowe, które w znacznej mierze zostały zniszczone, ale o których pamiętać musimy, bo któż będzie pamiętał, jeżeli nie państwo polskie. Z innej strony jest to okrutne monologium, jest to sprawa ludobójstwa, jest to sprawa zagłady Kresu. Z jednej strony, prawda, to o czym próbują kresowiacy przypominać, ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich i tutaj przede wszystkim Kresy ucierpiały. Z innej strony oczywiście totalitaryzmy sowieckie i nazistowskie też dołożyły się do tego, do zaglady Kresów. Ta zaglada zresztą, prawda, pamiętamy, że trwa i do dnia dzisiejszego.
Mimo, że są podejmowane różnego rodzaju inicjatywy, które chociażby ojciec wymienił, ale ciche niszczenie pamięci trwa. Wracając może jeszcze do poprzedniego pytania, jestem bardziej niż przekonany, że państwo polskie się wycofa z tego pomysłu, bo parcie będzie dość mocne i jak wiemy, że państwo polskie ustępuje i tutaj głos Polaków chyba niespecjalnie zadecyduje o tym, jaki kształt będzie miał paszport polski. Wiemy, że dość często ambasady obce mają większy wpływ na to, co się dzieje w państwie polskim, a nie głos obywateli. Także z przykrością stwierdzam ten fakt i tudzież z przykrością stwierdzam, że fakt, że no, to muzeum, które miałoby być, powinno być, prawda, wielkim czynem narodowym, wielkim czynem narodowym, prawda? Przypomnienie, bo przypomnienie tradycji kresów to nie są, prawda, sentymenty albo, prawda, jakaś mania wielkości, przypominanie, prawda, wielkie rzeczy. To jest walka o duszę narodu, o kondycję narodu. Naród, który zapomina o swojej przyszłości, nie ma prawa na funkcjonowanie jako organizm pełnowartościowy polityczny. Zresztą, prawda, piękne tutaj cytaty można byłoby, prawda, i marszałka Piłsudskiego przetoczyć i tak dalej, o niepamięci. Wiemy, że niepamięć stała się normą od czasów okrągłego stołu, prawda, stała się normą w polityce, czy pamięć wybiórcza, w polityce historycznej państwa polskiego. Więc obawiam się, że obie te inicjatywy no, są zagrożone w racji na z jednej strony złą wolę i parcie sąsiadów, z innej strony, prawda, brak klarownej pozycji rządu polskiego. Bardzo dziękuję. Pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeszcze w kontekście tego drugiego pytania dodałbym, że jestem prezesem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, więc prawda, tematyka kresu od chyba 2 lat już jest, prawda, też bezpośrednio realizowana przez nasz ośrodek, ale się dziwię, no, znaczy, że mimo to, że zrzeszamy grupy naukowe liczące kilkanaście osób o tytule profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i tak dalej. Mamy członków oczywiście i z Polski, i z Rosji, Izrael, Ukraina, Łotwa i tak dalej. Mamy bardzo imponujące grono uczestników, natomiast to, że jesteśmy nie brani pod uwagę, broń Boże, się nie narzucam, tylko mówię, prawda, w jakiej atmosferze się dzieją pewne rzeczy w Rzeczypospolitej. Bez takich, powiedziałbym, eksperckich konsultacji. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. I do usłyszenia. Pan profesor Włodzimierz. Szczęść Zasad. Boże, dziękuję. Szczęść panu Boże. Także proszę państwa, gadanie, baranie i takie te ruchy pseudokulturowe, także ich szlak trafi, proszę państwa. A my jesteśmy bardzo poważni, jesteśmy w ogóle ambitni i słuchać nas trzeba. Można liczyć na to, że jeżeli już sobie poradzimy z tymi największymi problemami naszymi krajowymi i gdy uporządkujemy tą naszą ojczyznę, czy również ci, którzy przez bolszewików
Polityków zostali obrabowani z majątków. Czy jest szansa, żeby dostali jakiś chociaż symboliczny zwrot? Mam takie pytanie. Pan ma na imię? Jarosław. Panie Jarosławie, chętnie z pewnością pan premier by odpowiedział, ale niestety nie ma go, był do 23:30 na antenie Radia Maryja rozmawiał. Może będzie jeszcze taka okazja, by takie pytanie postawić naszemu gościowi. Mówię, dziś się to już nie uda. Wczoraj zakończyliśmy audycję, rozmowy niedokończone, więc może w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak słyszymy w zwiastunie ojca Piotra Detlafa, 2 września, w pierwszą sobotę, dziękczynienie w rodzinie, tuż przy sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, przy tak zwanym porcie drzewnym. Rozpoczynamy o godzinie 11. Wtedy też, pierwszą sobotę września, po mszy świętej o godzinie 12, odsłonimy piękną tablicę upamiętniającą niewiasty internowane w stanie wojennym w Gołdapi. Zapraszamy. Ale uwaga, już w pierwszy czwartek, 7 września, kolejna pielgrzymka rodziny Radia Maria do świętego Józefa w Kaliszu i modlitwa o dobre, święte, szczęśliwe nasze rodziny, małżeństwa. Modlitwa o poszanowanie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizujmy się już. Apostołowie, podobni do ewangelicznego siewcy, święty Józef czeka, by proszącym udzielić potrzebnych łask. Nie stój z boku, nie obserwuj, ba, nie kibicuj nawet, ale włącz się i przybądź do świętego Józefa. On czeka na każdego, na ciebie i na mnie. I udzieli nam wielu łask, każdej rodzinie, każdemu z nas i naszej ojczyźnie. Módlmy się, zwłaszcza teraz, za naszą ojczyznę. W najbliższy poniedziałek, 14 sierpnia, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program naszego spotkania jest następujący. O 16:30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja na spotkanie informacyjne. O godzinie 17:30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny. O godzinie 18:20 centralny punkt naszego spotkania, uroczysta Eucharystia. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone ze świętej wody. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 21 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. 28 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie i 4 września w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Jest godzina 2. Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę Radia Maria. Zapraszamy na nasz program.
Halina Szymańska. W Pałacu Prezydenckim podsumowano w poniedziałek pierwsze dwa lata sprawowania urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę. 6 sierpnia 2015 roku złożył on przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Na konferencji prasowej minister Halina Szymańska podkreśliła, że bardzo ważną cechą obecnej kandydatury jest kontakt z obywatelami i szereg prospołecznych inicjatyw. Chodzi m.in. o propozycję zwołania referendum w sprawie kształtu przyszłej konstytucji. Dodała, że prezydent Andrzej Duda jest również bardzo aktywny pod względem inicjatyw legislacyjnych. Łącznie pan prezydent podpisał ponad 450 ustaw, skierował do Sejmu 7 wniosków o ponowne rozpatrzenie ustawy, a 3 wnioski o zbadanie zgodności trafiły do Trybunału Konstytucyjnego. Chciałabym jeszcze tutaj dodać dużą otwartość pana prezydenta, bo te spotkania z mieszkańcami, ale również te wszystkie listy, które wpływają, informacje, które zbieramy od strony Biura Interwencji Prawnych, to wszystko pokazuje na pewne luki, niedoskonałości prawa i też bywa źródłem inicjatyw pana prezydenta, czyli jest on cały czas otwarty i reagujący na to, co się dzieje i jakie są potrzeby mieszkańców naszego kraju. Obecny na konferencji szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, podkreślił także dużą aktywność prezydenta na arenie międzynarodowej. Wśród najważniejszych wydarzeń wymienił szczyt NATO w Warszawie, wybranie naszego kraju do Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz wizytę w Polsce prezydenta USA Donalda Trumpa połączoną ze szczytem Trójmorza. Poinformował ponadto, że podczas ostatnich 2 lat prezydent Andrzej Duda przyjął w Polsce blisko 40 przywódców państw i odbył ponad 50 zagranicznych podróży. Rząd PO-PSL rozmawiał z władzami Orlenu o sprzedaży Rosjanom rafinerii w Morzejkach. Kwestia ta została poruszona w kolejnym fragmencie nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele. Taśma opublikowała TVP Info. Ówczesny prezes Orlenu Jacek Krawiec rozmawia na nich z Radosławem Sikorskim, wówczas ministrem spraw zagranicznych. Tematem jest należąca do koncernu rafineria w Morzejkach na Litwie. Krawiec poinformował, że rafinerię chce kupić Igor Sieczyn, człowiek Władimira Putina i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę spółka Sieczyna Rosnieft została objęta amerykańskimi sankcjami. To kolejny przykład na to, że rząd PO-PSL nie patrzył na politykę przez pryzmat interesu narodowego, mówi poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji Gospodarki. Pierwszym warunkiem i podstawowym powinno być bezpieczeństwo polskiego państwa i dopiero później myślenie o tym, czy ekonomicznie nam się będzie to opłacało, czy nie. I takie rozmowy pokazują, że ujawnione pokazują, że jednak ten rząd myślał zupełnie inaczej. Że nie było najważniejsze
tego, żeby je przydawać w ręce rosyjskie. No więc o czym tutaj ale nie miesiącami się chodziło, tam tydzień, wschodzi miesiąc. Podczas rozmowy w restauracji Sowa i Przyjaciele z 2014 roku Sikorski radził prezesowi Orlenu, jak ma postępować z Rosjanami w sprawie rafinerii w Mużejkach. Przypomnijmy, pakiet kontrolny w rafinerii w Mużejkach polski PKN Orlen zgodził się kupić od rosyjskiego koncernu Yukos, doprowadzonego do bankructwa przez władze Rosji. W listopadzie 2006 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na przyjęcie, a rząd litewski i polska spółka wyrazili zamiar zamknięcia transakcji. Ostatecznie PKN Orlen przejął rafinerię 14 grudnia 2006 roku. Ale w ogóle zwykle jest jakoś tak mało internetu wykorzystania. To co to zrobić, żeby wykorzystać maksymalnie? Nie ma ryzyka niewykorzystania środków z programu Mieszkanie dla Młodych, wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK wskazała, że wprowadzone w 2015 roku zmiany zwiększyły zainteresowanie dopłatami do zakupu lokali. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w programie brakuje jednak progów dochodowych, które warunkowałyby otrzymanie dofinansowania. Otrzymują je więc także ci, których stać na kupno mieszkania. O pozytywnych efektach zmian w programie Mieszkanie dla Młodych mówi Andrzej Zyśk, dyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie. Dobra, to ja się wyłączę, takie kurwa cztery się pokazują i też zmiany w programie, że pozytywnie wpłynęły na realizację, głównie poprzez dopuszczenie do dofinansowania lokali z rynku wspólnego. Jeszcze w ostatnich 4 miesiącach 2015 roku wykorzystanie limitu wzrosło do 73%, a już w następnym 2016 roku limity zostały wykorzystane w 96%. Pozytywnym oddźwiękiem zmian było to, że ponad trzykrotnie wzrosła liczba beneficjentów programu posiadających dzieci. Nadal jednak przeważały osoby samotne i małżeństwa bezdzietne, stanowiąc około 3/4 ogółu kredytobiorców. Program Mieszkanie dla Młodych wystartował w 2014 roku i zastąpił inny rządowy program Rodzina na swoim. Polega on na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego. Jutro ruszy ponowny dodatkowy nabór wniosków o wsparcie z programu w związku z nowelizacją ustawy, którą pod koniec lipca bieżącego roku podpisał prezydent RP Andrzej Duda. W związku ze zmianami do wykorzystania w ramach środków na 2017 rok pozostała kwota 68 milionów złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce przyspieszyć postępowania cywilne w sądach. Chodzi m.in. o ograniczenie obstrukcji procesowej. W resorcie kończą się prace nad nowymi rozwiązaniami. Mowa o rozległej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Jedna ze zmian miałaby wprowadzić do niego instytucję nadużycia prawa procesowego. Sędzia będzie mógł zareagować, gdy strona wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem swoje uprawnienia procesowe. Na przykład, gdy do sądu wpływa pismo, które jest upozorowanym zażaleniem na decyzję organu. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak zwraca uwagę, że do postępowań cywilnych zaliczane są pracownicze, rodzinne czy gospodarcze, czyli większość postępowań toczących się przed polskimi sądami. One wszystkie są oparte o kodeks postępowania cywilnego. Każda duża zmiana tego aktu normatywnego może potencjalnie oddziaływać bardzo pozytywnie na cały system, na sprawność polskich sądów. Właśnie wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie obstrukcji procesowej poprzez umożliwienie procedowania dalej w sprawie, wtedy kiedy jedna ze stron z reguły pozwana stosuje techniki obstrukcyjne. Dzisiaj właściwie nie ma na to rady, a jeżeli sędziowie sobie z tym próbują radzić, to działają na pograniczu przepisów. My chcemy, ażeby państwo polskie w tym wypadku w postaci trzeciej władzy nie było bezbronne wobec takich często wręcz prymitywnych praktyk obstrukcyjnych. Resort liczy, że na skutek wprowadzenia zmian problem nadużywania obstrukcji procesowej w sądach zniknie w ciągu 2 lat od ich wejścia w życie. Wiceminister Piebiak zapowiedział, że dokument jest już po konsultacjach wewnętrznych, a do konsultacji zewnętrznych może trafić jeszcze w trakcie wakacji. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję za Komisja Europejska po raz kolejny domaga się zaprzestania wycinki z Puszczy Białowieskiej. List w tej sprawie do polskiego rządu mieli wysłać wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans i komisarz do spraw środowiska Carmenu Varela.
Pismo miało zostać wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Środowiska. Unijni komisarze chcą, by nasz kraj respektował tymczasową decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zaprzestaniu wycinki w Białowieży. Trybunał podjął ją pod koniec lipca. W ubiegły piątek Resort Środowiska odpowiedział Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Napisał, że wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, jak tego chce Komisja Europejska, spowoduje szkody w środowisku o oszacowanej wartości ponad 3 200 000 000 zł. Ministerstwo dodało też, że prowadzone w Białowieży działania są zgodne z przepisami dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz niezbędne dla ochrony przyrody. Zdaniem Komisji Europejskiej regulacje te nie są przestrzegane. Z tego powodu Bruksela wszczęła też procedurę o naruszenie prawa unijnego w Polsce. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski powiedział, że Polska nie ma możliwości współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości Rosji w sprawie katastrofy smoleńskiej. Polityk udzielił wywiadu rosyjskiej agencji RIA Novosti. Minister Waszczykowski podkreśla, że przez 7 lat nie możemy otrzymać informacji od Rosji, nie możemy otrzymać dokumentów i wraku samolotu. Mecenas Stefan Hambura, który jest pełnomocnikiem części rodzin ofiar, podkreśla, że współpraca jest obciążona grzechem pierworodnym, który nastąpił tuż po katastrofie. Adwokat zwraca uwagę na działania ówczesnych władz, a raczej na ich brak. Niestety ówczesny premier Donald Tusk nie zrobił wszystkiego, co wtedy można było zrobić i wtedy można było uzyskać dostęp do wraku, wtedy można było też konkretnie zażądać zwrot wraku. To się niestety nie stało. Śledztwo i postępowanie wyjaśniające zostało oddane Rosjanom. Także tu to się niestety teraz materializuje i Rosjanie robią, co chcą w tej sprawie. Posłowie PiSu, będąc jeszcze w opozycji, zabiegali o umiędzynarodowienie sprawy katastrofy smoleńskiej. Nie mogli jednak liczyć na wsparcie ówczesnych władz. Wysłuchali Państwo wiadomości. Za uwagę dziękuję, Katarzyna. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Akcja Solidarni z Europą. W naszym dzienniku specjalna kartka ze świętym Benedyktem, patronem Europy. Wyślij kartkę do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, żądając poszanowania podstawowych praw człowieka i narodów. Komisja Europejska nęka Polskę. Nasz dziennik rozmawia z europosłem Markiem Jurkiem. Unii trzeba przypomnieć, że ma obowiązek wspierania państw i narodów, a nie podejmowania z nimi ideologicznej walki. Sporna willa. Willa, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski, już dawno powinna trafić w ręce prawowitych spadkobierców. W latach 70. została bezprawnie przejęta przez komunistów i do dziś jest zawłaszczona. Słuchaj, no bo to rzeczywiście, bo jak się nie można z nimi dogadać, to jak się pójdzie do roboty? Ty musisz się dogadywać z tymi, którzy są w tej wódce. Tą teraz ten, na tamten, a jak ona ci każe i to ty nie może. Do końca zabiegał o Polskę wolną i niepodległą. Ostatnie nadzieje, ostatnie złudzenia, rozczarowania. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dzisiaj w Warszawie południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie się... Cieszę się bardzo, że właśnie doszło do tego wydarzenia. Halo, tu Warszawa, radio walczącej stolicy. Nadajemy komunikat specjalny. Od rana trwało natarcie generała Reinefarta na Woli. Niemcy wywalili nas z rejonu ulic Chłodnej i Ogrodowej, placu Mirowskiego, Hal Mirowskich i placu Żelaznej Bramy. Niemcy odcięli Stare Miasto i cmentarze od Śródmieścia. W okolicy Chłodnej i Elektoralnej Niemcy dokonują ludobójstwa. Z mieszkańców Warszawy tworzą się barykady. Po południu ruszyło polskie przeciwnatarcie na plac Mirowski. Dowodził major Stanisław Steczkowski-Zakończyk. Oddziały RONA pacyfikują Ochotę. Rozpoczęliśmy budowę wykopu i barykady
osłaniającej przejście alejami jerozolimskimi ze strony północnej na południową, czyli z domu numer 20 do domu numer 17. A co to jest za firma? To najważniejszy punkt do utrzymania. Musimy zapewnić Polku? Łączność oddziałom z obu części Śródmieścia i mieć ale okno to jest ta firma, co ci dali ten mundur i miałeś jeszcze zobaczyć, Polska tak? Nie zginęła. Ruch Skierniewicki Wolski, a druga mówi, że nie, bo tam może już przyszedł, z urlopu wrócił. No, no to takie rywkiwanie, bo to właściwie jak ty jedziesz pociągiem, ale ona może nie wie, trzeba powiedzieć, pani kochana, ja to dojeżdżam pociągiem, ty pani myślisz, że tu tak, a tu nie. Tak. No. No. O Jezu, maj, lipiec, sierpień, aha. No. Tak, no. Tak. No. Do widzenia, hej. No. No pewnie, no to się płaci, no po miesiącu, no tutaj jakbyś przyszedł i do tego, to na kartę ci tego i potem drugi 15 litkowski przyjeżdża. Jutro litka przychodzi, wiesz, ale poczekaj, weź do tej litki zadzwoń. Proszę ciebie teraz. I ona ci powie, kiedy jest ta praca, bo ty chcesz się przyjąć do roboty. No to ona o tym wie, no to powiedz, do kogo mam zadzwonić, czy niech ona w twoim imieniu zadzwoni, bo ty dojeżdżasz do Warszawy, ona zadzwoni, ona ma ode mnie telefon za darmo, tam mój gada, jak tu przyjdzie na budzie, siedzi, to po siódmej ona, że aż na Saskiej Kępie, słychać jak ona tu na Szeligowskiej gada, bo ona ma szczekawkę sztuczną, jak wstawi, to ona gada na cały ten regulator. Wszystkie firmy pozałatwia w Warszawie i nie ma pieniędzy, a dopiero tutaj coś tu śmierdzi z ulicy, zarobiła z tych rozetów. Dobrze, także zadzwoń ty do niej teraz, ona ma dwa numery, tam na 503 się zaczyna i 661 to jest jej własny i tak się rozwoli. Dobrze, ale może przez nią, bo ja nie wiem, czy ty się z tym Oliwkowskim kłóciłeś, czy nie, jak to było tam. Nie, no to tym lepiej, No to niech ona ci tylko pod tego, bo ona chciała się przenieść tam. Dlaczego? Dlatego, że ten Bynio to jest cham. On poza tym, ten Rysio to był, wiesz, pijany, się wypierdolił za tą budą, spadł mu but i jeszcze mówi, daj mi ten but. Ja mówię, idioto, masz ten but, idź. I tu przyszedł też pijany raz, wiesz, tu zamiast tego bramki, to taka siatka była, już oni to zmienili. I on, o, za tą siatkę chce wejść, a ta Litka mówi, Rysiu, jest wszystko okej, okay, idź do domu, bo żona czeka. I też pijany z okiem podbitym,
proszę ciebie, ale on się podlizuje znowu temu Bieleckiemu. Jest głupia sytuacja, bo to jest psychologia tłumu. Dzisiaj, proszę ciebie, ja przychodzę, bo on miał jechać gdzieś tam do Małkini na pogrzeb i przedwczoraj mi mówił, żebym przyjść wcześniej, bo on jedzie na pogrzeb, ale przedwczoraj mi jednak powiedział tak potem, to ja przyjdę tak po szóstej, czy co? A ja to właściwie to nie. Ja mówię pewnie, że na pogrzeb, to, a dzisiaj przychodzę, on tu wrzeszczy i Bielecki siedział o siódmej rano, żebrał tej kawy i po prostu, wiesz, że ja tak późno przychodzę, a wy no przecież powiedziałeś, że jednak nie. A ten Bielecki się tym przejął. Rysiu, jak to miało być? I takie głupoty, słuchaj, wychodzą, że wiesz, ja to jeszcze umiem to przetrawić, ale Litka powiedziała, że jak on będzie tak wrzeszczał, to ona na Gocławiu będzie pracowała i ma w dupie tutaj to miejsce na Woli, tym bardziej, że i daleko. A tam 507 podjechać, 123, 111, bardzo blisko. Także ty przez Litkę to załatw sobie. A potem możesz dzwonić do tego Oliwkowskiego, jeżeli ta budowa, ona już za miesiąc będzie, czy jak? To się spytaj o to Litkę, bo to zdaje się chyba, że nie. No on może tylko żyć tak, że on ma jedną budowę za małą, podwierdzą i zaraz domu idą drugą. I będzie na dwie budowy za pierwsza raz, będzie, wiesz, kontrolował. Słuchaj, ja myślę, że ona tam coś załatwiała, ta Litka, ja zostanę główną kontrolną i jakiego wypieprzał, to ja będę kontrolną, będę miała więcej pieniędzy. Nie, ja tak mówię, ale po prostu tak może być, tak może być. Bo ja i powiem, jak załatwiasz, to załatwiaj i zasugeruj ci to, bo oni może się boją, że nie będą mieli kogo. No. Co ona gdzie? Jutro tu przychodzi, tak, możesz tu przyjść do niej. No to ty się z nią zmieniasz. No ja się z nią zmieniam, ona przyjdzie rano. Natomiast, jeżeli chodzi o Ryś... No ale to dopiero za dwa tygodnie, trzy, za miesiąc. To ma być. No bo ona będzie chciała albo swoją córkę tam dać, to ty się szybciej zgłoś i tak, dlatego ci to mówię. No. Przyjechać i proszę zadzwonić, ale mówię ci, że na Bemowie jest i tego. Dobra, no ale może być taka sytuacja, że Bielskiemu dadzą drugą budowę. No ale powiedzmy, że nie, no to ty się dowiedz, no to od tego masz zadzwonić, żebyś się dowiedział. A możesz zadzwonić, proszę ciebie, pod ten numer, co to jest T-Mobile'a, ten komórka, dać ci tę komórkę? Ten pi... No, ale na tego T-Mobile'a, co jest dyżurny. No, dobra, no, to zadzwoń, no, jutro, no. No, gadaj i tego, i normalnie. No, nara. Znaczy, proszę Państwa, takie głupoty są, że ludzie po prostu chcąc się dowartościować, wykańczają jeden drugiego. No to więc wykańczają. W jakim sensie? Że on siebie stawia, tak zawsze było, wyżej, a tutaj ludzi męczy.
No, a to przecież świadczy o durnocie. Tutaj to świadczy o durnocie, bo jak psycholog bada, że jeżeli ktoś jest głupi, to właśnie wtedy atakuje, bo się chce dowartościować. Co robi? Na przykład jak oni złapali Jezusa Chrystusa, no to co o nim mówili? No wszystko. Wiadro, pomyj mu na głowę. A przede wszystkim to, że Jezus gada głupoty. Głupoty. No jak to? Powiedziałeś, że te świątynie, aby rozwalić i że w 3 dni on zbuduje, no przecież Jezus mówił o duchowej świątyni, a oni byli tak cieleśni, że nie mieli zielonego pojęcia o jakiejś duchowej świątyni, że tu miała być jakaś. Przecież w Biblii jest napisane i Żydzi, tacy, którzy naprawdę wierzyli, bo w ogóle Żyd znaczy wierzący, powinni byli wiedzieć, że niebo jest tronem Bożym, a ziemia jest podnóżkiem. No to już można było to rozłożyć na czynniki pierwsze, że Bóg, Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, święć się imię Twoje. No to Jahwe. Też nie powinni byli wyrzucać, też drugiego przykazania nie powinni byli usuwać. Krystyna Pawłowicz tu się powinna zastanowić bliżej, jeżeli jest panią profesor. Zaskoczyło mnie, że ma 65 lat, no ale to dobrze, tym bardziej kształcona, tym bardziej uczona i się wyszczekała tam przy tych studentach, bardzo dobrze, ale niech ona zastanowi się nad tym, że ona wierzy w nauki pogańskie, które nie mają po pierwsze uzasadnienia w Piśmie Świętym, a po drugie są nawet sprzeczne, i to bardzo wyraźnie sprzeczne z Pismem Świętym. Katolicy nie mają zielonego pojęcia o Biblii, nie czytają Pisma Świętego. I to nie jest moje zdanie, nie tylko, tak? Ja nawet po kimś powtarzam teraz, z czym się zgadzam, że nie znają, bo nie czytają Pisma Świętego. Nawet pojęcia nie mają, nie wiedzą, co to jest. No. Także proszę być z nami, proszę Państwa. Tutaj inne rzeczy mogą być prawdziwe, ale co z tego? Bez Boga ani do prawdziwego Boga. Trójca to jest Bóg, Maryja to jest Bóg, Matka Boska. Jak apostoł Paweł był 3 lata w Efezie starożytnym, że musiał stamtąd uciekać kult kobiety, bo chcieli go zabić. Apostoł Paweł jako misjonarz przyjechał, żeby głosić o Bogu prawdziwym, a oni jakoś Marysielkę wyświęcili, czyli po prostu Bóg tego nie wyświęcał, a oni sami ten dogmat utworzyli i ten kult stworzyli, poświęcili, że jakby po Panu Bogu poprawili, czy co innego, nieposłusznie, niepokornie zrobili. I to jest popa. To jest ten błąd. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita Barbie będzie. No może bo pan prezydent, panie profesorze, podpisał ponad 450 ustaw. Do Sejmu odesłał, czyli zawetował 7 wniosków, czyli 7 ustaw, w tym te 2 ostatnie, o których pan profesor rozpoczął mówić, o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym. Do Trybunału Konstytucyjnego skierował 3 o zbadanie zgodności z Konstytucją. Opozycja totalna do tej pory była totalna i do pani premier Beaty Szydło, ale także do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Od momentu, w którym pan prezydent zawetował te 2 ustawy,